tego ocenić. No, na tyle rzeczy, co mi zrobił, na tyle słów, co padło z jego strony, na tyle naprawdę krzywdy, co zrobił mojej rodzinie postronnym, należy się śmietnikowi. Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Adrian Polak po Face to Face. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. To był feralny Face to Face, to co się działo podczas niego. Kiedy Nathan Marcoń wbiegł do Media Roomu, to już w ogóle wszyscy przestali się interesować tą drugą częścią Face to Face'a. Adrian, co się z twojej perspektywy tam wydarzyło? No po prostu paparuch sobie za dużo pozwolił. Wiesz, unosi się nade mną, każe mi zamknąć pizdę, wiesz, prowadzony był ten face to face spokojnie, oblał mnie wcześniej wodą, mimo wszystko nie wybuchłem, no tutaj już za dużo sobie pozwolił i zareagowałem jak zareagowałem, czy dobrze, czy źle, nie jestem w stanie tego ocenić, no na tyle rzeczy, co mi zrobił, na tyle słów, co padło z jego strony, na tyle naprawdę krzywdy, co zrobił mojej rodzinie postronnym, należy się śmietnikowi. Ale to jest i tak przedsmak tego wszystkiego. Jak wyjdzie jutro do walki, zmucę go jak, kurde, owieczkę, no. Jaka była pierwsza reakcja włodarzy, tutaj osób decyzyjnych po tej sytuacji? Bo ona tam wspominał, że może nie być tej walki. No, powiem tak szczerze, uciekłem troszeczkę od rozmowy z włodarzami, wystawiłem menadżera. Powiedziałem, że nie chcę teraz wiedzieć, co się, co i jak. Poszedłem od razu do fanów, porobiłem sobie zdjęcia. Usłyszałem tylko informację, że chce się wycofać z walki. W sumie, kurwa, nie dziwi mnie to. On wspominał, że jeżeli ten nos jest złamany, to nie będzie mógł wyjść do tej walki. Ty wydaje ci się, że faktycznie ten cios był tak mocny, że złamałeś mu nos? Bo przysięgam, że siedzieliśmy tutaj i zastanawialiśmy się, w którym momencie on dostał ten nos. Ja nie wiem też, naprawdę, no nie wiem, no nie powiem ci, no nie chcę cię skłamać. Nie wiem, nie liczyłem tych ciosów, nie pamiętam tego, nawet tego nie widziałem. Ja pamiętam tylko i wyłącznie, że dostał midla ode mnie. A co było takim punktem zapalnym, że ty zdecydowałeś się go zaatakować dzień przed walką? Stał nade mną, no on mnie kopał tydzień przed walką niecałe, poniedziałek, cały czas mnie atakował. No co to za różnica, no to, słuchaj, no to on by mi zrobił dużo wcześniej kontuzję, no wiesz, po prostu unosił, staje nade mną, mówi zamknij pizdę, mówię do niego nie odzywaj się tak do mnie, wiesz, zamknij pizdę, kurwa, wiesz, no automatycznie widzę takiego szczocha, no słuchaj. Nie uważam się za nie wiadomo kogo, no ale kurwa, szacunek do siebie mam samego i nie będę pozwalał sobie, że tak blisko mnie stoi, kurwa, śmietnik i się tak do mnie odzywa. Po prostu emocje puściły i tyle, nie będę się z tego tłumaczył. Zrobiłem tak i tyle, nie żałuję, kurwa, bo pewnie bym zrobił jeszcze raz to samo, bo taki jestem wybuchowy i wylewny. Federacja w ostatnim tygodniu przed walką zmieniła ci przeciwnika właśnie po to, żeby pewnie takie sytuacje się działy, żeby ta oglądalność była z tego powodu większa, ale pewnie nie sądzili, że to eskaluje aż do takiej rangi. Ja składałem propozycję, rozmawiałem z federacją, że mogą to potwierdzić. Chciałem pleksę między nami. Spodziewałem się, że będzie rzucał, kurwa, kubkami, że będzie oblewał mnie wodą. Spodziewałem się takich rzeczy, no bo to jest, kurwa, szmata Narcoń, no. To jest gość, który robi takie rzeczy. Dzisiaj też mnie oblał przecież. Ja mówiłem, dajcie pleksę. A tobie ta zmiana w ogóle pasowała przeciwnika, bo wielu widzów miało taką opinię, że po co tak naprawdę tobie walka z Nathanem Marconiem sportowo? Ja chciałem najpierw, żeby był Greg, a potem, żeby był Narcoń. I bo, to było tak, na sam początek powiedziałem, że nichuja, że jebać go i nie chcę. Poszedłem spać i miałem sen, gdzie śniło mi się, że najpierw walczyłem z Gregiem, a potem z Narconiem i wygrałem. Od razu wstałem, napisałem do menedżera, stary, robimy tą walkę. Pamiętam godzina, mam to na telefonie, szósta coś. Przypuściłem, stary, robimy tą walkę, że najpierw ten i ten. Mówi, dobra, zajebiście, robimy. I co, ja już byłem naładowany 100% pewny, że robimy i tak dalej. I usłyszałem, że nie ma takiej opcji ze względu na to, co się będzie się działo w lutym, na następnej gali. Nie mogę za dużo powiedzieć. Powiedzieli, że nie ma, ale że mogą zaproponować mi samego Nathana i fajne warunki mi dali. I sobie tak pomyślałem, kurwa, ja mam w sumie wyjebane w tego Grega, mogę go później zlać, tak naprawdę. Dzisiaj widziałem go na media treningu. No ta walka, która powstała teraz, maślana z Gregiem, no za bardzo nie grzeje, trzeba to przyznać. No tak, no wiesz, a między mną a Gregiem też jakoś super nie grzał, bo ja miałem go w niego wyjebane, prędzej czy później, wiesz, powiedziałem, że mogę go później najebać. No kurwa, tego Narconia, no okazja się przydarzyła, że spuszczę mu w pierdol, nie będę musiał go więcej słuchać. Zobaczymy, co tak faktycznie jutro się wydarzy w Atlas Arenie, a powiedz mi jeszcze, wróćmy pamięcią do poniedziałku. Czy ty widziałeś to, co Joker tutaj wyprawiał w Media Roomie i na konferencji? Słuchaj, no czułem to, nie widziałem tego, czułem, no bo byłem w środku jednak, byłem w środku niego.
mówiłem mu, kurwa, że dam mu tę szansę, żeby wyszedł na tą konferencję i z tego co wiem, dał dobre show. Miał być też, chciał być też dzisiaj na face to face, ale powiedziałem, że nie, ni chuja, jutro jest mój dzień, ja już chcę dzisiaj się naładować. No i dlatego też wybuchłem, nie? Myślę, że Joker by wytrzymał, ale no ja niestety nie wytrzymałem, albo niestety. Tak szczerze, jak spojrzałeś sobie następnego dnia na te wywiady, nie wiem, czy widziałeś jakieś shortsy z właśnie rolą Jokera, to jakie były twoje pierwsze myśli? Ja pierdolę. No i te, z takim podsumowaniem zostańmy. Dzięki wielkie, Adrian, za rozmowę i powodzenia dzięki, jutro. Hej.